Cześć, z tej strony Florian, a ty słuchasz podcastu Świat okiem biegacza. Zanim zaproszę cię do rozmowy, to muszę podziękować osobom, które bardzo pomagają mi w tym, żebym nadal kontynuował ten podcast i nagrywał nowe odcinki. Dziękuję moim patronom Grzegorzowi, Sewerynowi, Kubie, Mateuszowi, Maćkowi, Kamilowi, Kubie, Pawłowi, Adrianowi oraz Dawidowi. Chłopaki, wielkie dzięki. A ja mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu do grona patronów dołączy przynajmniej jedna dziewczyna. Wielkie dzięki i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka. Cześć, z tej strony Florian, a Ty słuchasz podcastu Świat okiem biegacza. Dzisiaj już 72 odcinek, a moim gościem jest również podcaster Kamil Dąbkowski. Kamil, bardzo się cieszę, że mamy okazję porozmawiać. Bardzo się cieszę, że wreszcie będę miał Cię okazję poznać, bo jeszcze do tej pory się nie spotkaliśmy. Jakbyś w ogóle na początek mógł przedstawić się słuchaczom i powiedzieć, kim jesteś i czym na co dzień się zajmujesz. Cześć Florian, bardzo dziękuję za zaproszenie. To też jest ogromna przyjemność poznać Cię. Słyszałem Twój podcast i gratuluję wsadzonej pracy. Ja się zajmuję na co dzień efektami specjalnymi. Jestem taką osobą, która nadzoruje powstawanie efektów specjalnych do reklam, do filmów, do seriali. Sporo czasu spędzam na wyjazdach, jeżdżę na plany zdjęciowe, a potem też nadzoruję cały proces powstawania efektów specjalnych zdalnie, już współpracując z artystami. Ale pozwolisz, że nie będziemy dzisiaj o tym rozmawiali? Bo no nie, bardzo proszę. Zaprosiłem Cię troszeczkę z innej racji. Twój podcast, bo prowadzisz podcast Black Hat Ultra, jest naprawdę mega wartościowym i mega, myślę, fajnym źródłem i wiedzy, i takiej po prostu zwykłej, codziennej przyjemności. Dzięki. W ogóle na początku jakbyś mógł powiedzieć, skąd zrodził się pomysł do tego, żeby prowadzić ten podcast, bo może nie będę ukrywał, ale też myślę, że dzięki temu, że Ty zacząłeś wcześniej niż ja, to też byłeś jakąś tam źródłem inspiracji dla mnie i do tego, że coś takiego w ogóle na rynku biegowym, szeroko rozumianym, może się przyjąć. No właśnie, to jest super, że mnie też zainspirował jeden, wiesz, z moich kolegów, który rozpoczął podcast o innej tematyce, nie biegowej, ale to jest właśnie fajne, że ludzie inspirują się nawzajem, to jest moim zdaniem ogromna wartość i namawiam wszystkich do tego, żeby próbowali swoich sił, żeby rozwijać po prostu swoje hobby, nie rezygnować z tego. Jakiekolwiek hobby mamy i jakieś tam marzenia, to żeby próbować je realizować i po prostu rzucić się czasem na głęboką wodę. No podobnie było z tym podcastem. Ja słuchałem podcastów wcześniej, głównie zagranicznych. Wcześniej, czyli jakieś od 2-3 lat słuchałem podcastów i wiesz, bardzo mi się podobały. Oczywiście gdzieś tam myślałem, że nie, że ja tu nigdy nie dam rady zrobić czegoś takiego. No może byłoby fajnie, ale gdzie tam, przecież ja nie będę tak gadał, tak jak oni. I wiesz, i te wszystkie takie wątpliwości, które cię nachodzą, że ty przecież się nie nadajesz. Nie? Więc musiałem wykonać dużo pracy nad sobą. To nie była taka praca, wiesz, świadoma. To się działo gdzieś tam z tyłu głowy i koniec końców zacząłem podcast pod wpływem impulsu. W pewnym momencie stwierdziłem, kurczę, to jest ten moment. I w momencie, jak zamówiłem sprzęt na Allegro do nagrywania, to wtedy Marcin Świerc wygrał TDS-a. I już wiedziałem, wiesz, że on będzie moim pierwszym gościem. On był wtedy moim trenerem i była to jedna z nielicznych osób, które w ogóle znałem z tego świata biegowego, bo ja nie znałem nikogo kompletnie. To nie jest tak, że byłem jakimś, wiesz, redaktorem z jakiegoś pisma albo właśnie znałem się w towarzystwie. Absolutnie nie, w ogóle nie znałem kompletnie nikogo. Z Marcinem się spotkałem raz w Alpach na treningu i stąd go znałem. Na szczęście przyjął moje zamówienie, przepraszam, na szczęście przyjął moje zaproszenie. On wtedy był w takim bardzo pracowitym okresie, no bo wygrał tego TDS-a, przyleciał do Warszawy na serię wywiadów w telewizji i w radiu
i bardzo ciężko było mi go złapać, ale w końcu się udało go złapać u fizjoterapeuty doktora Łokcia i tam usiedliśmy, nagraliśmy pierwszy odcinek. A żeby było śmieszniej, byłem u doktora Łokcia przed Walencją i on nie miał dla mnie czasu, ale jego współpracowniczka cudownie mnie tam potraktowała, jak to fizjoterapeuta potrafi najlepiej zrobić. Nie, bardzo fajne miejsce. Bardzo polecam wszystkim, którzy są w Warszawie. Możecie tam, mogę z czystym sumieniem polecić miejsce u doktora Łokcia. Nie jestem z nim w żaden sposób skoligacony, po prostu lubię polecać dobrych ludzi i fachowców. Także tam zdecydowanie tak jest. No i wracając do podcastu, to właśnie tam usiadłem z Basią i z Marcinem i nagraliśmy pierwszy odcinek, a potem to już jakoś poszło. No właśnie, to już minęły ponad 3 lata. Tak. Duże widzisz zmiany przez ten okres, bo to wiesz, minęły naprawdę sporo czasu. Dużo, albo jak bardzo zmieniło się twoje życie od tego momentu? Posłuchaj, wydaje mi się, że bardzo. To znaczy ja może tego nie widzę, nie analizuję tego w żaden sposób, ale to mi też uświadamiają słuchacze, wiesz, oni na przykład do mnie piszą i mówią, słuchaj, widać przez te 3 lata, jak podcast się rozwinął, jak ty się rozwinąłeś. Ja tego jakoś nie widzę, natomiast to, co czuję, to że rzeczywiście moje samopoczucie w życiu się bardzo zmieniło, czyli ja też, to był, wiesz, ten podcast był pewnym procesem zmian życiowych, które we mnie zachodziły, bo ja wcześniej, żebym nie skłamał, rok wcześniej chyba, czy półtora roku wcześniej, w ogóle zmieniłem swoją pracę, czyli odszedłem, przestałem pracować jako pracownik dla firmy, założyłem własną taką małą, powiedzmy, działalność freelancerską i razem z kolegami realizowaliśmy właśnie te efekty wizualne do filmów i do reklam. I to był pierwszy taki krok jakby takich większych zmian życiowych w moim życiu, a potem właśnie pojawił się ten podcast i on bardzo wypełnił mi każdą wolną chwilę, jaką miałem. Gdzieś tam wciskam nadal to bieganie, no ale możesz sobie wyobrazić, też robisz to samo, czyli masz pracę, masz podcast, masz pracę, podcast i bieganie, więc wiesz dobrze, jakie to jest zajmujące. Ja jeszcze, wiesz, jeszcze jestem takim gościem, że to jest trochę moja zmora, bo ja się trochę nie potrafię zatrzymać, to znaczy ja ciągle chcę lepiej, ciągle chcę więcej i ciągle chcę czegoś innego. Czyli wiesz, pojawił się ten podcast, okej, troszeczkę go porobiłem, potem zacząłem go robić bardziej regularnie, na przykład co tydzień wypuszczałem odcinek, potem z kolei, wiesz, energia w życiu przychodzi i odchodi, nie? Czasem masz tak, że masz czasem więcej energii, po prostu pracujesz na 200%, a potem zaliczasz takiego doła i po prostu ledwo się telepiesz na 20%. I ja dokładnie przechodzę przez to samo, co zresztą widać właśnie w częstotliwości ukazywania się odcinków, ale czasem też na przykład w tym, że praca mnie przygniecie. Czasem tak mam, że praca mnie zajmuje naprawdę na długi okres i na przykład teraz jest taki okres, że mam nagrany odcinek, nie jestem w stanie usiąść, wiesz, na kilka godzin, żeby go zmontować, bo po prostu muszę gonić inne rzeczy ważne, no związane z finansami, umówmy się, no bez finansów tego wszystkiego nie pociągnę. Ale wracając jeszcze do tematu tego, że jakby ja się ciągle muszę rozwijać, no to też jest to, że powstało to studio właśnie, w którym siedzę i z którego rozmawiamy, gdzie zacząłem realizować wideo. No i też to już przyszło totalnie tak w sposób naturalny na tym biegu moim 100-milowym. Nakręciłem, wiesz, telefonem film z tego biegu, i który został, wiesz, bardzo dobrze przyjęty przez publiczność, przez ludzi. On w tej chwili ma 11 tysięcy odsłon, co przy... Oczywiście to jest jak na YouTube'a bardzo mało, ale biorąc pod uwagę, że ja mam... Jak publikowałem ten film, miałem niecałe... Nie, miałem 3 tysiące obserwujących, no to wyobraź sobie, że film obejrzało 4 razy więcej osób, niż ja miałem subskrybentów, więc no, rozszedł się ten film i to bardzo miłe. Także... I wiesz, ja miałem jasną wizję, jakby jak ten film ma wyglądać i on się udał, po prostu ten koncept się udał. I potem, wiesz, też wkręciłem się w publikowanie rzeczy. Na tym samym wyjeździe nakręciłem właśnie materiał z UTMB
już wypuściłem dwa vlogi, właśnie trzeci i czwarty też czekają na montaż. Teraz jak byłem w Walencji, też nagrałem vloga z tego całego tygodnia i on też oczywiście czeka na montaż, więc tak robiłem podcasty i nadal oczywiście robię i będę robił, ale też to wideo troszeczkę mnie teraz wciągnęło, także i szczerze powiem, jak się mnie spytasz, co będę biegł na przykład w przyszłym roku, to jeszcze tego nie wiem, jeszcze zobaczymy, na razie rozpocząłem roztrenowanie, ale już coś czuję, że jakiś dziwne plany mam w głowie, także zobaczymy, gdzie to pójdzie. Także no ja właśnie taką jestem trochę osobą, że nie lubię się też za bardzo przywiązywać, wiesz, do konkretnych rzeczy. Jakoś bardzo lubię poszukiwać różnych doznań w życiu. Powiem ci tutaj, tyle powiedziałeś i tyle wątków w ogóle mi otworzyłeś w głowie, że nie wiem teraz o co ciebie spytać, ale tu nie, no to powiem ci bardzo dobrze, to już wiesz, już nawet nie będę musiał patrzeć na tą listę pytań, które miałem do ciebie przygotowaną, bo już to, co teraz powiedziałeś, mi wystarczy. Chciałem cię spytać w ogóle o społeczność wokół twojego podcastu, bo wydaje się to naprawdę bardzo fajne grono osób i sam myślę, można to powiedzieć, sukces twój na Patronite, bo zbierasz tam naprawdę fajną kwotę, teraz tak patrzę, ile tam jest i tam jest ponad 3000 zł, prawie dobijasz do 4000 zł, co myślę przy takim odbiorze, bo pewnie mamy podobne zasięgi, czyli pewnie to jest, nie wiem, u ciebie pewnie 2-3 tysiące osób na odcinek, czy trochę więcej? Tak, to znaczy jeszcze połącząc to z YouTube'em, to może koło 3, też zależy od odcinka. Bardzo. Dokładnie, to myślę, właśnie załóżmy te 3000 odsłuchaj na każdy odcinek i jeśli zbierasz przy tym właśnie prawie 4000 zł, to jest naprawdę fenomenalny, uważam, wyczyn. I to myślę pokazuje to, że nie zasięgi są najważniejsze i tylko tak naprawdę budowanie tej fajnej społeczności wokół tego, co robisz. Także w ogóle skąd się zrodził pomysł na to, żeby tego Patronite'a założyć i tak w ogóle po co on ci był? Wiesz co, to jest ciekawy temat. Po pierwsze społeczność. Stary, no społeczność trailowa w Polsce to jest absolutnie wyjątkowa, wiesz. To jakby, nie wiem z czym to porównać, ale to jest taka grupa ludzi, wiesz, no niezwykle zaangażowana w to, co robi. Jakimś cudem udało mi się do nich dotrzeć i to jest, wiesz, to jest wspaniałe. I pozdrawiam tu wszystkich serdecznie. Jeśli chodzi o Patronite'a, to właśnie oni mnie namówili, wiesz? Właśnie ludzie powiedzieli, ej stary, załóż Patronite'a, bo chcielibyśmy cię wspierać. I tak naprawdę to od nich wyszła ta inicjatywa. Ja jestem beznadziejny w działaniach marketingowych. Ja nie potrafię chodzić, szukać sponsorów, prosić o jakieś pieniądze. Nie umiem tego robić. Więc fajnie, że oni mnie na to namówili. I no stary, no w tej chwili ta kwota jest taka, że ja oczywiście z niej nie żyję, ale ta kwota pozwala mi na zakupy po prostu, na sprzęt, na, wiesz, na wynajęcie studia, na... Dzięki temu sprzętowi mogę się rozwijać, wiesz, sprzęt audio jest relatywnie prosty, ale teraz jak zacząłem robić wideo, to wszystko się, wiesz, komplikuje i rośnie, i rośnie, i rośnie po prostu do rozmiarów, że ciężko to wszystko zatrzymać i co chwilę masz nowe pomysły na nową kamerę, wiesz, na jakiegoś drona, na wyjazd, żeby pojechać coś nakręcić. To są, wiesz, to są takie rzeczy, że apetyt niesamowicie rośnie i ta kwota od patronów, oprócz tego, wiesz, finansuję z Patronite'a też takie rzeczy jak transkrypcje, mam właśnie kolegę Piotrka, który robi transkrypcje, który pomaga mi w różnych kwestiach. Powiedziałeś właśnie o tej transkrypcji, zawsze myślałem w ogóle, kto czyta takie rzeczy, a obejrzałem w zeszłym tygodniu taki film, nie wiem czy widziałeś, Sound of Metal. To jest film o gościu, który jest perkusistą i traci słuch. Naprawdę powiem ci, jak będziesz miał okazję, to gorąco do niego cię zachęcam, żebyś go obejrzał. Natomiast potem sprawdziłem, że w Polsce mamy około 500 000 osób głuchych, a na świecie jest to 80 milionów. Czyli wyobraźmy sobie, że dwa kraje wielkości Polski są... tylko i wyłącznie w osobach głuchych. I to jest dla mnie naprawdę niesamowite i otwierające oczy, więc myślę, że te transkrypty, które robisz, są naprawdę bardzo potrzebne. Tak, tak, jest to niesamowite i osoby głuche
oraz, czyli dwa podstawowe elementy, dlaczego ja to robię, dwa podstawowe powody. To są osoby głuche i to, że po prostu wyszukiwarka Google lepiej wyszukuje treści po tekście, nie wyszukuje ich w audio, nie wyszukuje ich wideo, wyszukuje po tekście. I dlatego właściwie to się robi. Czyli jeden jest powód taki, żeby rzeczywiście pokazać osobom głuchym inny świat i być może też zainspirować do biegania, a drugi jest taki stricte już promocyjno-komercyjny, polegający właśnie na tym, żeby zwiększać zasięgi. Co też jest cholernie ważne, no bo każdy chyba może sobie wyobrazić, że jeżeli tak jak ty i ja poświęcamy czas na swój czas na hobby, ale my jakby robimy też bardzo dużo dla innych, to my potrzebujemy jakiegoś zewnętrznego wsparcia, żeby to kontynuować. Jest bardzo ciężko kontynuować tylko dla siebie. Dlatego zwiększanie zasięgów takich projektów, jak my mamy, jest niezwykle ważne, bo to nam daje jakieś takie poczucie, że to, co robimy, ma sens. Więc to jest taka samo nakręcająca się maszyna. I to jest ważne. I ktoś mógłby powiedzieć, że to właśnie komercja, że nie wiem, że będziesz chciał to jakoś monetyzować potem. Ja mówię tak i nie ma w tym absolutnie nic złego. Nie, nie ma w tym nic złego. To jest trochę takie polskie myślenie, że cicho rób i nic nie chciej w zamian. Prawda jest taka, że w moim działaniu to rzeczywiście moje działanie nie jest podyktowane finansami zupełnie. Przede wszystkim ja chcę dać ludziom pewnego rodzaju wartość w postaci właśnie inspiracji, wiedzy, nie wiem, fajnego czasu na treningu, co nie? I oczywiście byłoby fajnie się z tego utrzymywać, fajnie jakby ten Patronite był 4 razy większy i mógłbym odstawić robotę i w ogóle, wiesz, nie przejmować się niczym w życiu, tylko zająć się, wiesz, jeżdżeniem po świecie, robieniem vlogów i kręcenia i nagrywaniem podcastów, byłoby super. Ale przede wszystkim to jest ta wartość dla ludzi. I jeżeli ktoś znajduje w tym wartość dla siebie i postanawia podzielić się tym, wesprzeć tę działalność, no to jest po prostu... To jest wspaniałe, a dla mnie to jest bardzo potrzebne. Myślę, że podcast nie byłby w tym miejscu, znaczy jestem przekonany, że podcast by nie był w tym miejscu, nie byłoby tego studia, nie byłoby wideo, gdyby nie patroni. Ja pierwsze GoPro, jedyne GoPro, jakie mam, kupiłem za pieniądze od patronów, wiesz, to są takie rzeczy, że potem, żeby zbudować to studio, musiałem sprzedać motocykl, co prawda, ale wiesz, ale bardzo dużo finansuję. Teraz na przykład kupiłem na wyjazd do Walencji nowy mikrofon, taką pchełkę bezprzewodowy, który bardzo mi ułatwia też pracę. Bardzo jestem ciekaw w ogóle, co tam się nagrało, jeszcze tego nie odsłuchiwałem. Także widzisz, te pieniądze dają mi szansę na takie eksperymenty też ze sprzętem, z formą. To jest wszystko, wiesz, tak naprawdę to są wszystko środki, które służą mi do opowiadania historii, tak? Które potem ludzie po prostu mają dla siebie i wynoszą coś z tego, a czując czytając komentarze, wiesz, na YouTubie, czy na Facebooku, czy na Instagramie, no to widać, że to przynosi ludziom wartość, więc warto to robić po prostu. Tu powiedziałeś a propos tego, że sprzęt do wideo to jest taka trochę studnia bez dna. Ja to bym trochę porównał do tego, jak do jeżdżenia na rowerze, bo to też na początku myślisz, kupisz sobie tylko rower, a potem zdajesz sobie sprawę, że możesz kupić i nowe buty, i jak lepszy kask, i potem może pomiar mocy, i tak naprawdę też to zdajesz sobie sprawę, że tyle tych rzeczy możesz kupić, że tak naprawdę i dobry motocykl pewnie za to można byłoby kupić, albo jeszcze lepiej, także tak, wcale się tak nie dziwię. A ty jak wyobraź sobie, jakbyś miał takie właśnie nieograniczone środki, to czym byś wtedy się zajmował, co byś wtedy robił? Bardzo ciężko powiedzieć, bo to trochę takie abstrakcyjne pytanie. Ja uważam, że życie jest fajnie pomyślane, że my mamy nad sobą taki bicz polegający na tym, że nie robimy w życiu tylko samych przyjemnych rzeczy, które kochamy. Tylko właśnie, że jest ten taki aspekt życia, któremu musimy się poddać, który jest jakby taką częścią systemu, która nas też uziemia, wiesz, trzyma nas na ziemi, nie daje nam odlecieć. No i tą częścią systemu jest oczywiście praca i potrzeba
pozyskiwania środków do tego, żeby gdzieś mieszkać i coś jeść. To właśnie tak. Czemu wydaje ci się, że właśnie że to jest dobre, że w życiu nie robimy tylko przyjemnych rzeczy? Bo to jest po prostu taki zdrowy balans w życiu. I nie masz czegoś takiego jak szczęście, dobro nie istnieje bez zła i bez złego samopoczucia i ciężkich chwil. Nie ma czegoś takiego, nie masz potem punktu odniesienia kompletnie. Tak, to jest taka para, która ze sobą idzie. Zło i dobro, szczęście i porażka, wiesz, no to są takie normalne życiowe kwestie i nie ma się tutaj w ogóle... To jest też ciekawe, wiesz, jak przydarza ci się szczęście i jak... To jest troszeczkę takie... Jestem zwolennikiem takiego buddyjskiego trochę podejścia, czyli jak przychodzi szczęście, to nie możesz za bardzo sobie... To nie możesz za bardzo myśleć o tym, że... Nie możesz się za bardzo cieszyć, mówiąc krótko. Jakby wszystko powinno się przyjmować na chłodno, z takim podejściem, że znaleźć swoją drogę środka w tym wszystkim, czyli odnajduje cię szczęście, ale ty mówisz, okej, fajnie, że mi się to przytrafiło, ale spokojnie, jest miło, ale wiesz, zbieraj energię, nie spalaj się w tym, tak? Nie ciesz się za bardzo. Z kolei, bo to jest bardzo potrzebne do tego, jak przychodzą gorsze chwile. Wtedy z kolei robisz dokładnie to samo. Mówisz, okej, przyszła gorsza chwila, ale to nie jest koniec świata. Może można z tego wyjść w taki, w inny sposób, albo nie ma wyjść. Może po prostu, może ktoś, nie wiem, może ktoś zachoruje, umrze i to jest koniec. I to jest też część życia. Więc jakby... A udaje ci się to właśnie podejście? Bo to wiesz, to się bardzo łatwo mówi, a czy wiesz, czy udaje ci się w ogóle w twoim życiu tak wiesz właśnie co, stosować tak, tą regułę? To znaczy, wiesz co, to jest tak, że są oczywiście aspekty życia, które nad którymi, które tak mocno cię dotykają osobiście, że no, chodzisz przygnębiony potem jakiś czas i nie masz... I nie jesteś, i nie tak łatwo przechodzisz nad tym do porządku dziennego, jak na przykład choroba mojej mamy nie była łatwa. Ale to dlatego, że wiesz, no, mama jest po prostu bardzo, bardzo bliską osobą w życiu wszystkich nas. Natomiast wiesz, rzeczy związane z pracą, rzeczy związane z jakimiś drobnymi życiowymi, wiesz, niepowodzeniami, to absolutnie tak. To mogę śmiało powiedzieć, że to mi się udaje i nie mam tutaj nie mam żalu do życia po prostu. O to, że jest takie, jakie jest. Jasne, rozumiem. Tutaj może trochę przyszedł do takich biegowych rzeczy, bo na pewno jeszcze do takiej, nazwijmy to, filozofii wokół biegania pewnie wrócimy. Skąd w ogóle bieganie pojawiło się w twoim życiu? Bo nagrywasz podcast, który, no mogę powiedzieć, jest taki związany jednak z bieganiem. Czasami próbujesz od tego trochę odchodzić, co ci się skutecznie udaje. Ale skąd w ogóle to bieganie? Bo to chyba nie jest tak, że to biegałeś od zawsze, czyli tak jak ja na przykład biegam tak naprawdę od, myślę, 8-9 roku życia. To dlatego biegasz tak szybko dychę. No dobra, to już się uspokoiłem. No żartuję. W każdym razie... nie, ja jestem, wiesz, ja jestem typowym gościem, który w wieku 39 lat wstał z kanapy i poszedł pobiec swoje pierwsze 4 kilometry. Wiesz, inspiracją to po prostu przyszło do mnie. To po prostu przyszło. Potem zacząłem sobie myśleć, chciałem brać udział w Adventure Racing, a żeby wziąć udział w Adventure Racing, to pomyślałem, że to przebiegnijmy najpierw maraton i zobaczmy, co tam siedzi w środku. No i przebiegłem ten maraton i zostałem z bieganiem, bo Adventure Racing to jest, trzeba zbierać team, trzeba kupić kupę sprzętu. Nie miałem w życiu, nie chciałem poświęcać życia na tak skomplikowany sport logistycznie. A też nie miałem żadnych znajomych. A jakbyś właśnie mógł wytłumaczyć, czym jest Adventure Racing? To są takie wielodniowe, wiesz, wyrypy, które wykonujesz w teamie 3 bądź 4 osób. Zazwyczaj jest to team mixtowy, czyli 3 facetów, 1 kobieta. To jest chyba taki najbardziej popularny zestaw teamu. Są to wyrypy, które znaczy jest to, masz do pokonania pewien odcinek. Oczywiście są różne imprezy, ale załóżmy, że jest to odcinek 500 kilometrów i masz na to 4 dni. Nie masz
Masz wyznaczone punkty, do których musisz dotrzeć pomiędzy startem a metą. Nie masz GPS-a, czyli jest to wszystko po trochu, czyli jest to rajd na orientację, biegowo, rowerowo, rolkowo, na koniach, na kajakach, wspinaczkowo, spływając rzeką. Stary, no wymyśl sobie, co chcesz. Tutaj tych sportów jest bardzo wiele w Adventure Racing. I no jak się możesz domyślać, tego sprzętu się gromadzi strasznie dużo i też trzeba zebrać zespół, który mentalnie i charakterem do siebie pasuje, żeby przetrwać takie, wiesz, 4-5 dni, no w takim jednym wielkim hardkorze, wiesz, to po prostu ciśniesz, nie śpisz, gdzieś podsypiasz właśnie na jakimś kajaku albo na rowerze, albo gdzieś się w rowie położysz na chwilę i to jest tego typu zabawa. I zawsze mi się to wydawało zarąbiste i nadal mi się wydaje zarąbiste i bardzo chciałbym robić takie rzeczy, ale myślę, że poza zawodami będę to robił, może nawet sam albo z przyjacielem, zobaczymy. Ale właśnie to bieganie jednak zostało, czemu to, tak, to bieganie? Tak, to bieganie, bo jest relatywnie proste, bo jest po prostu proste, wiesz, to jest piękne w tym sporcie, że de facto... Nawet nie musisz nigdzie dojeżdżać, zakładasz buty i lecisz. Basen, już musisz dojechać na ten basen, rozebrać się. Dojazd, powrót, to są, wiesz, kolejne minuty i godziny, które musisz na to poświęcić, więc to bieganie jest po prostu mega proste, fajne i bardzo polubiłem bieganie, bardzo lubię biegać. Bardzo lubię też mieć jakiś challenge, do którego dążę. Ciężko mi się biega bez jasnego celu, po co to robię. Pomimo tego, że lubię biegać, to jak nie mam jasnego celu, to jest mi ciężko biegać regularnie. Dlatego potrzebuję sobie stawiać cele. I bardzo lubię być w takim ciągu treningowym i widzieć, że z tygodnia na tydzień się lepiej czujesz i w ogóle sobie właśnie tweakować różne rzeczy w tym treningu i obserwować ciało i uważać, żeby się nie przetrenować i czuć się cały czas tak lekko zmęczonym, wiesz, po tych treningach i robić różnorodne te treningi, także no niestety, bardzo nie lubię robić treningów siłowych, co ten sezon mi pokazał, że niestety dla mnie jest to bardzo ważne. Skończyłem, słuchaj, jakiś miesiąc temu chyba, niecały, skończyłem 48 lat i niestety ten mój wiek, w moim wieku jest bardzo ciężko się utrzymuje masę mięśniową. Ona po prostu bardzo powoli przychodzi i bardzo szybko schodzi. Jest to cholernie trudne i właściwie doszedłem do tego, że to już nie jest to, że stary, wejdź sobie na boksa na przykład 20 razy na jedną nogę, 20 na drugą, albo wbiegnij po schodach, albo rób po prostu, wiesz, albo każdy, na przykład taka jest taka teoria, to każdy, słuchaj, każdy interwał rób pod górkę. Ja mówię, no fajnie, ale powiem ci, że to mi po prostu nie wystarcza. Ja muszę regularnie w treningi wprowadzić siłownie z ciężarami i wiem, że młodzi ludzie też tak trenują, ci, którzy biegają na najwyższych obrotach, jak na przykład właśnie Andrzej Witek, też opisy, jak nagrywałem z nim podcast, potem czytałem bloga, on też tam dużo mówi o treningu siłowym, który relatywnie też odkrył nie tak wcale dawno. I ten sezon, który miał taki mocny, to właśnie po tym, jak zaczął po iluś tygodniach czy miesiącach, w tej chwili nie pamiętam, wiesz, podnosić po prostu po 100 kilo w martwym ciągu, więc no, to są takie, to jest coś, na co ja na przykład muszę zwrócić dużą uwagę i w przyszłym sezonie właśnie będę inaczej podchodził do treningu, dużo więcej będę robił takich treningów ogólnorozwojowych i myślę, że będzie mniej biegania w związku z tym. A skąd w ogóle pojawiło się bieganie po górach? Bo tutaj właśnie dużo mówisz o tym, że jednak ten trening siłowy jest niezbędny do tego, żeby po tych górach biegać. Ty mieszkasz w Warszawie, sam długo mieszkałem w Warszawie, także wiem, że jedyny podbieg to chyba pod Agricole można dłuższy robić, a tak to naprawdę jest ciężko, żeby coś tam znaleźć, także skąd tego w ogóle góry u ciebie i chyba widzę, że tą zajawkę, którą zapałeś na góry,
to chyba już jej nie oddasz i chyba te góry zostaną z tobą do końca. Tak, tak, absolutnie. Znaczy góry, wiesz, uwielbiałem od zawsze. Powiem ci, że tak naprawdę 2 tygodnie po moim pierwszym maratonie od razu poleciałem maraton bieszczadzki. Także właściwie to już w trakcie, jak się przygotowywałem do tego maratonu płaskiego, już wiedziałem, że będę biegał góry. więc to było dosyć takie zabawne. Góry, nie góry. Tu chodzi o kontakt z naturą, o bieganie, tudzież przemieszczanie się, przebywanie w ogóle w naturze. Dla mnie to jest super ważne. I to bieganie jest fajne. Znaczy, wiesz, ja bieganie jakby dwojako traktuję. Z jednej strony jako challenge, jako, wiesz, przygotowanie się do konkretnych zawodów. Z drugiej strony jako taka forma pozostawania w formie, czyli trzymania, wiesz, siebie na jakimś poziomie fizycznym, wytrenowania, bo to z kolei jest mi potrzebne do innych pomysłów, które mam związanych, wiesz, z różnymi wyprawami, nie wiem, na pustynię, na do Norwegii na przykład na płaskowyż w zimie, żeby tam przejść na biegówkach ileś tam kilometrów. Wiesz, ogólnie potrzebna mi jest taka sprawność fizyczna i bieganie mi to daje. I ja na pewno nie jestem takim, wiesz, oddanym biegaczem 100%, że tylko bieganie i kocham bieganie i robię tylko to, tylko to jest dla mnie właśnie pewien taki sport, który pozwala mi utrzymywać się w formie i który mogę łatwo uprawiać pod domem. To jest najcenniejsze. Zgadzam się z tym, co powiedziałeś, bo właśnie, że zdrowie nie jest wartością samą w sobie, bo nie jesteśmy zdrowi po to, żeby być zdrowymi i nie chcemy czuć się dobrze, żeby tylko czuć się dobrze, tylko jednak po to, żeby coś z tym zdrowiem zrobić i dzięki temu, że jestem zdrowy, na przykład mogę w najbliższą niedzielę polecieć półmaraton w Malazę albo ty w zeszłą niedzielę, tak jak biegłeś w maratonie w Walencji. A jakie masz takie największe, nawet nie biegowe, ale ogólnie marzenia związane z tym, co byś jeszcze chciał zrobić? Ja za bardzo nie przepadam za słowem marzenie, bo to ja mam wrażenie, że to marzenie trochę, słowo marzenie troszeczkę ogranicza, czyli okej, osiągam marzenie albo jakiś cel i co dalej? Jakby co? Kolejne marzenie? Ja troszeczkę do tego podchodzę tak, jakbym zbierał ciągle doświadczenie życiowe i doświadczał życia cały czas. Czyli ja po prostu sobie gdzieś tam wymyślam jakiś cel, ale i tak najważniejsza jest ta droga, na której jestem. To znaczy, na przykład, wymyśliłem sobie to łamanie trójki w tej Walencji i to, że tego nie zrobiłem, jest kompletnie nieważne. Najważniejsza jest ta nauka, którą wyniosłem z tych treningów, które mnie doprowadzały do tego momentu. To, że na przykład spytasz się mnie, można powiedzieć, że największym gdzieś tam moim celem i marzeniem od początku, jeżeli chcemy to sprowadzić do kategorii marzeń, jest pobiegnięcie tego biegu Hard Rock 100 w Stanach. Na ten bieg jest się pieruńsko trudno dostać. Ja przez wiele lat próbowałem zrobić bieg kwalifikacyjny, dopiero mi się to w tym roku udało, bo było strasznie dużo się działo wcześniej. Byłem w Japonii, żeby pobiec bieg kwalifikacyjny. Ten bieg został przerwany, w związku z czym na moim 140 kilometrze ze 165, w związku z tym bieg nie został zaliczony jako bieg kwalifikacyjny do Hard Rocka i znowu jeden rok mi przepadł. Także wiesz, to jest tak, że jak za bardzo nastawisz się na to marzenie i myślisz o tym marzeniu i tak napniesz się, to się okazuje, że to jest niezdrowe, że możesz sobie zrobić krzywdę, że okej, fajnie jest mieć jakiś cel, ale mieć taką świadomość, że to droga, że to staranie jest właściwie tym, o co chodzi w tym wszystkim, a nie sam fakt wystartowania w jakichś zawodach, bo de facto to już jest końcówka, to już jest jakby, wiesz, wisienka na torcie trochę taka. A cała robota jest do zrobienia dużo wcześniej. I moim zdaniem warto przykładać wagę właśnie do tego aspektu drogi niż do aspektu celu. A mógłbyś w ogóle powiedzieć, czym jest ten Hard Rock, bo pewnie twoi słuchacze wszyscy będą wiedzieli, czym to jest, ale moi myślę niekoniecznie. Sam musiałem zresztą sprawdzić. Oczywiście. Hard Rock 100 to jest bieg w Stanach Zjednoczonych i to, co trzeba wiedzieć o Stanach, to to, że tam nie ma
biegów z dużymi przewyższeniami. To znaczy my żyjemy w Europie i my żyjemy tym UTMB, czyli biegiem dookoła Mont Blanc z przewyższeniami 10 tysięcy metrów. Dla Amerykanów taki bieg z przewyższeniem 10 tysięcy metrów to jest po prostu kosmos. Oni nie mają takich biegów i Hard Rock jest właściwie jedynym takim biegiem w Stanach z taką ilością przewyższeń. Na 100 milach oczywiście. I to jest jedna ważna rzecz. Do tego ten bieg jest poprowadzony na bardzo dużej wysokości. Nie chcę teraz skłamać, ale chyba średnia wysokość tego biegu to jest około między 2,5 a 3 tysiące metrów. Średnia wysokość, czyli tam naprawdę się przechodzi przez przełęcze chyba koło czwórki, 4 tysięcy metrów. Może troszeczkę poniżej, może 3800. W każdym razie absolutnie, żeby pobiec ten bieg, trzeba być zaadaptowanym do wysokości. Co też jest trudne logistycznie dla ludzi, którzy mieszkają nisko, bo no muszą jakiś czas tam spędzić, wcześniej przyjechać na ten bieg i się dobrze zaadoptować do tej wysokości. No i ostatnia i chyba najważniejsza rzecz, że jest to bieg poprowadzony w przepięknych górach San Juan Mountains w okolicy Durango. Start jest w miejscowości Silverton, wszystko się odbywa w Colorado, w stanie Colorado. I to są takie piękne, duże, rozległe góry. Nie są tak piękne, nie wiem, jak Tatry czy jak Alpy. To nie są skaliste szczyty, które sięgają nieba i urwiska, tylko to są takie... Kurczę, do czego to porównać? Ja bym może... To nie są zalesione wzgórza, ale gdzieś tam porównałbym to może do Bieszczadów, tak super, super, wiesz, ogólnie jak to sprowadzać na polskie warunki, może gdzieś do Karkonoszy, tylko to wszystko jest takie, wiesz, jakbyś to wziął pompkę i napompował. Czyli te wszystkie wzgórza od siebie odchodzą, rosną do góry, ale to są takie pagóry, to nie są właśnie takie piękne skaliste szczyty. Ja tam byłem kilka razy w tych górach już i to jest po prostu niesamowite, są widoki z tych połaci. To, co jest niesamowite w tamtej okolicy, to jest to, że to są naprawdę ogromne przestrzenie. To nie jest tak jak u nas, że my mamy, wiesz, no nie wiem, kilka warstw gór i mamy potem granicę, już jest inny kraj i w ogóle zaraz te góry się kończą. Tam to się po prostu ciągnie i ciągnie i ciągnie. Jest taki piękny szlak przez Colorado, on ma w ogóle 500 mil, no i jest piękną. Piękną historię. Powiem ci, teraz chyba rozumiem, dlaczego tak bardzo chcesz chyba iść w stronę vlogów, bo o tych rzeczach chyba bardzo ciężko się mówi, a dużo łatwiej to się pokazuje, bo tu musiałem sobie, wiesz, sam odpalić, jak mówiłeś w Google Maps, jak to w ogóle wygląda, bo oczywiście o tym można opowiadać, ale tak naprawdę zanim się tego samemu nie zobaczy, jak samo takiego biegu się nie przebiegnie, to trochę chyba tak jak niewidomemu tłumaczyć kolory, że po prostu się nie da. Nie, no nie da się, nie da się. I to jest, wiesz, obrazki to jest jedna rzecz, ale być tam i doświadczać tych gór to jest, wiesz, to jest, oczywiście to jest to o co chodzi w tym wszystkim, tak? Tak, no oczywiście ciężko się opowiada o górach, w ogóle o naturze, przyrodzie. Człowiek jako taki próbuje cały czas w jakiś sposób tę naturę imitować w architekturze, w sztuce. To jest nieskończone źródło inspiracji dla nas. Także tak naprawdę jedyne, co ma sens, to po prostu być z tą naturą blisko i to jest właściwie głównym moim celem. A zawsze miałeś właśnie takie myślenie o tym, że no właśnie to bieganie daje ci taką, wiesz, taką frajdę, czy tak jak mówiłeś, do tego 39 roku życia miałeś trochę inne myślenie? Wiesz co, w ogóle tak, ja w ogóle biegania nie lubiłem bardzo, zanim nie zacząłem sam joggingować, powiedzmy, trochę truchtać. Nie lubiłem biegania, szczerze powiem, nie wiem dlaczego nie lubiłem, może po prostu dlatego, że nigdy nie spróbowałem, ale dużo czasu spędzałem w naturze, wiesz, jako dzieciak od 10 do 21 roku życia byłem członkiem żeglarskiej drużyny harcerskiej i spędzaliśmy totalną ilość czasu najpierw w Warszawie, w ośrodku harcerskiego ośrodka wodnego, koło którego teraz zresztą przebiegam prawie każdy trening na ulicy Zaruskiego. Tam cały zimowy, jesienny sezon szykowaliśmy łódki, potem je wodowaliśmy na Zalewie Zegrzyńskim. Co weekend byliśmy, słuchaj, żeglowaliśmy na tym zalewie, a
przed wakacjami spływaliśmy na Mazury, Bugiem Narwią, tam robiliśmy obozy i we wrześniu wracaliśmy tymi łódkami z powrotem na Zalew Zegrzyński i z powrotem do Warszawy. Także ja bardzo dużo czasu spędzałem poza domem w naturze, z rodzicami też sporo chodziłem po górach, jeździliśmy na nartach, może nie tak dużo, ale raz w roku byliśmy na dwutygodniowych... No właśnie, już miałem tak spytać, gdzie tak w Warszawie jeździliście raz w tygodniu na nartach? Nie, ja tak mówię dużo, dla mnie to wtedy było dużo. Teraz jak sobie myślę, że raz na rok wyjechaliśmy na 2 tygodnie, wiesz, to się wydaje oczywiście śmieszne, no. Ale siedzieliśmy w Szczyrku, bardzo najczęściej chyba w Szczyrku, wiesz. I to było dla mnie super zabawne, jak potem po tylu latach, wiesz, biegnę tego buta 130 kilometrów, I wiesz, i obieguję te wszystkie miejscówki, gdzie 20 lat wcześniej jeździłem z ojcem na nartach. No takie to dosyć zabawne i tak zupełnie zmienia ci perspektywę. To jest też taki ciekawy wątek w ogóle strefy komfortu i tego, do czego jesteśmy zdolni i tego, jak tak naprawdę bardzo mało wymagamy od siebie. Nie jesteśmy, jakby mam standardowy obywatel Ziemi, no nie stawia sobie za dużych wyzwań, jeśli chodzi o fizyczność i też myślę o poznanie jako takie. My troszeczkę się zatrzymujemy dosyć wcześnie tak naprawdę. Uzyskujemy jakiś poziom komfortu i w nim zostajemy. Uważam, że dużo tracimy w ten sposób. To tutaj ciekawa kwestia. A ty sobie dużo od siebie wymagasz? Dużo, za dużo. Mhm. Dlaczego za dużo? Za dużo, bo to mnie wpędza, wiesz, w ciągłą pracę. Czasem nie potrafię odpoczywać, wiesz, bardzo często. I czuję, że czas mi ucieka i że po prostu trzeba gonić i pracować. I no, trochę tak, to jest taki trochę minus tego mojego podejścia, które polega właśnie na wiecznym poszukiwaniu. To jest... ale ja to lubię, wiesz, to, bo ja po prostu taki jestem i też jak rozmawiam czasem z ludźmi, to mi mówią, że oj, bo ty ciągle poszukujesz. Ja mówię, no tak, no ciągle poszukuję i dobrze jestem. No właśnie, to jak mówisz o rozmawianiu z ludźmi, to może jeszcze wróćmy do tego podcastu. Jak w ogóle wyszukujesz gości do swojego programu? Kierujesz się jakimś kluczem, czy po prostu ta osoba, która cię interesuje, to do niej piszesz i zapraszasz? Jak to w ogóle u ciebie wygląda? Dokładnie tak. To znaczy... ktoś mnie zainteresuje i ja się odzywam do tej osoby. Mam oczywiście listę osób gdzieś z boku, bo często na przykład moi patroni mi proponują różne osoby do rozmowy i to jest super miłe. Ja dzięki temu też poznaję różne osoby, bo ktoś mi powie, że słuchaj, pogadaj z tym, pogadaj z tym. Najbardziej lubię, jeżeli to wypływa w sposób taki naturalny i organiczny. To znaczy, że ja sobie robię ten podcast, że ja sobie biegam i nagle przeczytam o kimś albo spotkam kogoś i chce mi się z nim po prostu nagrać odcinek na tej zasadzie. Na pewno nie jest tak, że staram się, nie wiem, obskoczyć wszystkie gwiazdy polskiego trailu, wiesz, albo że rozmawiam tylko z tymi, którzy wygrali jakiś bieg, albo wiesz, żadne z tych rzeczy, jakby staram się, ja po prostu muszę coś poczuć takiego, wiesz, do mojego rozmówcy i to są różne rzeczy, które ja czuję, czasem jest to ciekawość, czasem po prostu ktoś wydaje mi się fajny, ktoś jest, z kimś mi się po prostu fajnie rozmawia. To są... Czasem ludzie mi zarzucają, wiesz, a dlaczego nie ma tego w podcaście? Przecież on tyle osiągnął, a dlaczego tej dziewczyny nie ma? Ja mówię, no jeszcze nie przyszła ta pora po prostu. No, nic na to nie jestem w stanie poradzić. Ja nie jestem w stanie z kimś odbyć szczerej rozmowy, jeżeli, wiesz, jeżeli nie czuję takiego zainteresowania, takiego pieprzyku, albo jeżeli na przykład coś mi przeszkadza w danej osobie, wiesz, bo ja też nie chcę, dla mnie jest super ważne w tym podcaście, żeby to był bardzo pozytywny przekaz, bo uważam, że tego jest bardzo mało w przestrzeni w ogóle i
I może tym się też trochę różni od takich dziennikarzy standardowych, radiowo-telewizyjnych, że oni we wszystkim szukają sensacji i w związku z tym bardzo często zadają takie zadziorne pytania. Ja mam nadzieję, że tych zadziornych pytań nie ma za dużo, a jeśli są, to one nie wynikają z tego, że ja chcę kogoś postawić w złym świetle, tylko wynikają z tego, że ja po prostu jestem żywo zainteresowany tym, dlaczego dana osoba zrobiła coś, co zrobiła, ale ja nadal mam do tego ogromną sympatię. Natomiast jeżeli czuję, że mam porozmawiać z osobą, no, która byłaby, wiesz, super ciekawa, sądzę, dobrze by się słuchał ten odcinek, ale nie ma, wiesz, nie ma we mnie czegoś takiego, że czuję, że coś tam jest niefajnego, to ja tego nie robię po prostu. Też kiedyś, jak w ogóle zaczynałem, to chciałem, wiesz, porozmawiać tylko i wyłącznie z, wiesz, najlepszymi biegaczami, bo wydawało mi się, że właśnie oni będą po pierwsze najciekawsi dla słuchaczy, co trochę jest prawdą, ale wydawało mi się, że oni będą mieli najciekawsze historie. I wiesz, i to, jak oni będą opowiadali, będzie to najciekawsze, a im dłużej nagrywam, tym bardziej sobie zdaję sprawę, że to nie ci najlepsi, przynajmniej najczęściej, to nie ci najlepsi są najciekawsi, tylko może ci trochę słabsi, ci bardzo słabi, że ich historie są często dużo ciekawsze, bo są trochę właśnie nie takimi jednowymiarowymi osobami, które jednak, wiesz, no, żeby być najlepszym biegaczem, no musisz być tylko najlepszym biegaczem, nie możesz być jeszcze, albo przynajmniej bardzo ciężko, jest ci być dodatkowo jakąś taką w miarę ciekawą osobą. Natomiast właśnie trochę ci te słabsze osoby, albo zajmujące się nie tylko bieganiem, bywają często bardzo ciekawymi rozmówcami i te rozmowy w ogóle skręcają na takie tematy, których w ogóle bym się nie spodziewał. Tak, to znaczy, ja, wiesz co, też to, co mi pokazał ten podcast i drugi podcast Black Hat Team, to mi uświadomiło, że nie ma czegoś takiego jak nieciekawa osoba. Natomiast jest coś takiego jak osoba, która nie potrafi o sobie opowiedzieć. I w ogóle temat, to jest taki duży temat i niestety ja uważam, że my nie jesteśmy uczeni za bardzo opowiadania o sobie i u nas to jest traktowane jako chwalenie się. Nie? I jako, wiesz, że wylansowałeś się. Wiesz co, come on, to w ogóle nie o to chodzi. To jest pewna umiejętność, opowiadanie historii, opowiadanie o sobie, to też jest opowiadanie historii. A od zarania dziejów, od tego jak ludzie, jedyną formą przekazywania informacji było siedzenie przy ognisku i opowiadanie i bajdurzenie, to opowiadanie historii jest jedną z najbardziej silnych sposobów na komunikację międzyludzką. I tak, masz rację, znaczy rozmowy z osobami, które dużo osiągnęły w sporcie, znaczy ja nawet nie jestem w stanie, wiesz, powiem ci, tyle odcinków nagrałem i to jest tak, że ciągle staram się dojść do tego, jak oni to robią, że wiesz, że tak świetnie biegają i to jest dla mnie, ja zawsze jestem pełen podziwu, bo to oznacza, że oczywiście ci ludzie mają dużo talentu, w ogóle wiesz, rozdzielenie tematu talent, a praca to jest, wiesz, ogromne pytanie tego wszystkiego, pytanie, na które nie ma, wiesz, jednej odpowiedzi. Są niesamowicie ważne aspekty treningu, które niektórym przychodzą od tak, a są niesamowicie ważne aspekty treningu, nad którymi ktoś naprawdę musi poświęcić bardzo dużo czasu, energii, musi poczytać, musi, nie wiem, zatrudnić dietetyka, psychologa, trzech trenerów, żeby rozwiązać jakiś jeden problem w sobie. A są osoby, które po prostu cyk, mają to i do widzenia. I wiesz, jakby to jest tak skomplikowana układanka, że właśnie osoby, które dużo przechodzą, które dużo muszą poświęcić, żeby być na jakimkolwiek poziomie, to są rzeczywiście osoby najcenniejsze do takich rozmów, jak my prowadzimy, bo one mają jakąś najszerszą perspektywę. No. Osoby utalentowane bardzo często po prostu nie wiedzą, czemu do czegoś doszły, nie? Ale na pewno mają, wiesz, całą masę innych swoich rozkmin na zupełnie inne tematy, które nie są związane bezpośrednio z bieganiem, a które też musiały pewne przeciwności losu pokonać, żeby być w tym miejscu, w którym są. Tak jak powiedziałeś, myślę, że nie ma nieciekawych osób,
tylko trzeba zadać właściwe pytania i taką wprowadzić, myślę, to od nas właśnie zależy, żeby tak wprowadzić i taką atmosferę zaufania i tego, że ta osoba po prostu przed tą się otworzyła. Tutaj też powiedziałeś o tym, że nagrałeś już tak dużo odcinków. Właśnie sprawdziłem, że jest ich już 87. Były takie rozmowy, które najbardziej zapadły ci w pamięć i z których, wiesz, tak najwięcej zyskałeś i najwięcej pamiętasz z tej rozmowy? Nie ma takich, nie jestem w stanie wskazać, wiesz, jednej, ani dwóch, ani trzech. W każdej absolutnie rozmowie coś było. Nawet w tych mniej udanych rozmowach też człowiek się zawsze uczy, bo to jest też, co zawsze powtarzam, że człowiek najlepiej się uczy na błędach, co jest też takim trywialnym może zdaniem, ale wbrew pozorom i wiesz, i najbardziej lubię właśnie takie odcinki, które są mało popularne, ale trafiają z kolei bardzo silnie do dosłownie kilku osób, nie? I potem, wiesz, otrzymuję długie informacje, wiadomości od tych osób, które mówią, jak bardzo ich dotknął jakiś odcinek. To wiesz, to jest wspaniałe. Jeśli właśnie mówisz o takich trochę nieudanych odcinkach, to co najczęściej właśnie się nie udawało? Jakie właśnie masz takie lekcje, które wiesz, których się nauczyłeś właśnie z powodu tego, że coś nie wyszło? Chyba bym nie chciał o tym mówić, bo ja bym nie chciał, żeby ktokolwiek z moich rozmówców starał się, rozumiesz, przypisać to, co powiem do naszej rozmowy, także Jasne, nie, powiem ci, na przykład ja tak z własnego punktu widzenia czasami po prostu ja widzę, że trochę na przykład zbyt chaotycznie prowadzę jakąś rozmowę i przez to na przykład rozmówca trochę się czuje się zagubiony w tym. Tak. Albo na przykład, tak jak ty mówiłeś, czasami zadam takie pytanie, na które, wiesz, na które tej osobie potem trochę głupio jest odpowiedzieć i ewentualnie prosi mnie, żebym takie pytanie wyciął. Na całe szczęście wtedy nie nagrywamy na żywo. Absolutnie ja nie mówię, że musisz wycinać, bo to jest jakby brak odpowiedzi jest też odpowiedzią. Ja tylko, wiesz, zawsze starałem się nie robić czegoś takiego, że powiem, który podcast jest najlepszy, powiem, z kim mi się najlepiej rozmawiało, albo z kim najgorzej, bo nie ma takich rozmów tak naprawdę, z kim najlepiej, z kim najgorzej. No nie ma, wszystko jest częścią jakby całego procesu, jakim jest ten podcast Black Hat Ultra i tak jak mówię, z każdej rozmowy ktoś wyniesie coś dla siebie i na przykład, wiesz, no tak, czasem rozmawiam ze znajomymi, ej, słuchaj, no ale ta rozmowa nie była najlepsza, a ta osoba mówi, co ty stary, przecież to było najlepsze, co ty nagrałeś. No i wiesz, jakby i o czym tu dyskutować, o czym tu rozmawiać? To jest tylko moje subiektywne spojrzenie, które tak naprawdę nie ma żadnego sensu. To jest tak, że jakby ja nagrywam te rzeczy, puszczam je w świat i najlepszą rzeczą, jaką mogę zrobić, to się odciąć od tego w momencie publikacji. A masz może jakiegoś takiego gościa, niekoniecznie z Polski, na którym bardzo ci zależy, żeby właśnie wystąpił u ciebie w programie? Bo ja powiem ci tak, właśnie coraz bardziej próbuję tak, wiesz, trochę wejść w świat i w światową czołówkę bieganie. Teraz tak właśnie myślałem o Hiszpanach albo o Francuzach, żeby ich zapraszać, tylko znowu, no ja jeszcze nie mówię po hiszpańsku, po francusku tym bardziej, natomiast te narody no nie mają w swoim zwyczaju mówienie płynnie po angielsku, dlatego może być problem. A właśnie tak się zastanawiam, czy ty może masz taką osobę, która może nie byłaby spełnieniem marzeń, ale wiesz, byłaby taką osobą, która naprawdę byłoby super, gdybyś z nią porozmawiał. To znaczy powiem tak, na pewno chętnie bym porozmawiał z Courtney Dowalter na 100% i będę w styczniu w Stanach i być może mi się to uda, aczkolwiek nie odpowiada na mojego messengera, ale może mi się uda z nią spotkać. Ja generalnie mam plan, to jest znowu a propos ciągłego rozwoju, ja generalnie mam plan stworzenia podcastu po angielsku i to nie tylko z biegaczami z zagranicy, ale również z polskimi biegaczami, dlatego że to im po prostu pomoże bardzo w promocji ich osoby na zachodzie. Wiesz, są osoby, które są członkami, wiesz, bardzo znanych teamów i
i wydaje mi się, że one też potrzebują takiego wsparcia medialnego, takiej ekspozycji, wiesz, na świat. Także tak, ja myślę o podcaście po angielsku też z takich względów, że wiem, że jeżeli zacznę wypuszczać content po angielsku, to gdzieś tam z automatu publika będzie większa. No i być może kiedyś rzeczywiście uda mi się, żeby całe to vlogowanie i podcastowanie było moją jedyną pracą, kto wie. No właśnie, a jak widzisz siebie na przykład za 10 lat? Czy masz jakieś takie właśnie plany, które chciałbyś spełnić? I bardziej weź myślę, gdzie widzisz siebie jako właśnie podcastera i gdzie widzisz Black Hat Ultra za te kilka lat? Ciekawe, nie mam takiej jakiejś jednej sprecyzowanej wizji. Ja po prostu, tak jak mówiłem, jestem na drodze i staram się realizować pomysły, które mi wpadają do głowy. Nie mam takiej wizji, powiem ci. Na pewno chciałbym jeszcze, zanim będę już starym, niedołężnym staruszkiem, to chciałbym zrobić kilka fajnych wypraw, najchętniej solowych, w jakieś dzikie miejsca na świecie. No właśnie, ja to czytałem u ciebie o tej Japonii w ogóle, która też na pewno mam na jakiegoś może nie na szczycie moich marzeń, jeśli chodzi o podróże, tak. ale widziałem, polecam, że ta Japonia właśnie bardzo, bardzo ci się podobała. Jak w ogóle wrażenia i skąd ten pomysł, żeby tą Japonię odwiedzić? Japonię w moją przestrzeń wprowadziła tak naprawdę moja żona, która mnie bardzo Japonią zainteresowała i pomyśleliśmy o tym, żeby wziąć tam ślub. I wzięliśmy ślub w Tokio już chyba 7 czy 8 lat temu. Niedobrze, nie pamiętasz. Nie, naprawdę już nie pamiętam, który to był rok. A potem ja szukałem biegów, które będą kwalifikacją do hard rocka właśnie. I UTMF, czyli Ultra Trail Mount Fuji, było na liście tych biegów. No jak się okazało, niestety mega pechowo, no bo bieg został przerwany. Ten bieg jest często przerywany, bo góra wulkan Fuji tam jest bardzo kapryśna i często ten bieg jest przerywany właśnie z różnych powodów. Więc no mój też został przerwany i misja się nie udała, ale podróż po Japonii się udała. Japonia jest wyjątkowym krajem, gdzie ja się czuję troszeczkę jakbym był na Księżycu. I naprawdę uwielbiam tam być. To jest zupełnie inna przestrzeń na tej kuli ziemskiej dla nas, Europejczyków przynajmniej. A co jest taką największą właśnie różnicą, wiesz, dla siebie Europejczyka, który właśnie jedzie do kraju kwitnącej wiśni? Trochę to jest ciężko ująć w słowach, bo to jest cały klimat, który panuje w kulturze, ale to przede wszystkim wychodzi z ludzi, wiesz. Oni oczywiście uważają nas za takich najeźdźców, białasów i patrzą na nas spolegliwie i pobłażliwie. Bardzo ważne jest się tym nie przejmować. To jest inny świat, w ogóle to jest inna kultura. Ja nie potrafię tego ująć w słowach. To jest trochę tak jak opowiadanie o górach, wiesz. Tam po prostu trzeba pojechać i tego doświadczyć. Z takich obiektywnych rzeczy jest tam absolutnie... Oni są przemili, czyli obsługa w sklepach, obsługa w hotelach, obsługa wszędzie jest tak miła, że potem jak wracasz i na przykład lądujesz w jakimś Frankfurcie albo Monachium, albo gdzieś się przesiadasz i pójdziesz kupić kawę albo kanapkę na lotnisku, no to czujesz się jakby ktoś ci po prostu z plaskacza wyjechał, wiesz, powiesz, dwóch, trzech tygodniach w Japonii, gdzie oni są po prostu przemili, uśmiechnięci i wiesz, jest wspaniale. No jest to też, pamiętajmy, kraj niezwykle piękny, też niezwykle zniszczony przez Japończyków, bo oni nie potrafili powstrzymać swoich zapędów do urbanizacji. Jest to kraj bardzo zalany betonem. Dzika część Japonii to jest głównie Hokkaido północ, gdzie jeszcze mnie nie było i bardzo chciałbym pojechać na tę wyspę, ale Honshu jest po prostu, no naprawdę, drogi są szerokie, wielkie, wszędzie są chodniki, bardzo dużo budynków rozsypanych wszędzie na wzgórzach, bardzo mało dzikich miejsc i to jest główny mój zarzut w stosunku do Japonii. Ale no, architektura związana z buddyzmem, również nowoczesna architektura Tokio,
to są wspaniałe rzeczy po prostu, których trzeba doświadczyć. I to, co jest ciekawe, to że Japończycy to mają od tak dawna, oni to mają od 20-30 lat, na przykład jakieś dla nas by się wydawało super nowoczesne, wiesz, parkingi, jak wielkie windy, parkingi, jakby masz cały blok, gdzie masz po prostu taki 20-piętrowy blok, gdzie jest parkingiem. I niby to wydaje się wszystko oczywiste w dzisiejszych czasach, ale jak sobie zdasz sprawę, że ten parking tam stoi od 30 lat i on ma na sobie taki syfek, wszystko jest takie podniszczone, tak jakbyś oglądał film science fiction, jakby zombiaki, wiesz, najechały na jakieś miasto albo właśnie jest jakieś upadające miasto przyszłości, no to tam właśnie tak jest, wszystko jest lekko odrapane, jest jakaś rdza, to nie jest nowe, to jest nowoczesne, ale to nie jest nowe i wiesz, to też jest taka ciekawa perspektywa, kurczę, że u nas taki budynek byłby po prostu świeżynką, a tam to po prostu stoi już od dawna. Oni mają świra na punkcie technologii właśnie urbanizacji i to tam jest no, cała masa smaczków takich. Ogrody są wspaniałe, właśnie architektura. To trzeba poczuć i gorąco was namawiam. I tam wcale nie jest tak drogo, jak się o tym myśli. Tym, co opowiadasz i tym właśnie jak to opowiadasz, to myślę bardzo zachęciłeś, myślę, niejednego słuchacza do tego, że właśnie, żeby czy odwiedzić właśnie tę Japonię, o której mówiłeś, czy może Stany i stan Colorado, tam gdzie tak. Jest ten hard rock. A tak może powoli zbliżając się do końca, masz jakąś taką osobę, która mega cię inspiruje i tak wiesz, od lat jak wiesz, jak masz jakiś, nie wiem, trudniejszy moment, to nie wiem, patrzysz na nią i czujesz tą zwiększoną motywację do tego, czy wyjść na trening, czy po prostu nagrać kolejny odcinek podcastu? Mam chyba z tym kłopot. Mam kłopot w ogóle z autorytetami. Nie mam jednej takiej osoby. Oczywiście początek mojego biegania, to zawsze będę o tym powtarzał i facetowi należy się specjalne miejsce w ogóle w historii wszechświata, to jest Scott Jurek. Tak naprawdę po przeczytaniu jego książki od razu zostałem ultramaratończykiem i weganinem. Oczywiście ultramaratończykiem na papierze i w głowie, a nie jeszcze w doświadczeniu. Ale rzeczywiście no, to jest facet, który swoim podejściem do biegania, do życia i do diety, myślę, zmienił bardzo wiele żyć na tej planecie. Ale on jako osoba dzisiaj, jakby nawet nie dzisiaj, nawet wtedy, to nie jest tak, że on mnie inspirował, tylko po prostu idee, które on krzewił, mnie inspirowały, wiesz. Ja, owszem, zakochuję się od czasu do czasu w różnych ludziach i na przykład teraz mam taki crush, teraz jestem zakochany w facecie, który nazywa się Casey Neistat i którego możecie znać wszyscy z YouTube'a, bo on jest jednym z bardziej znanych vlogerów na YouTubie i właśnie kilka dni temu wypuścił też kurs online'owy, w którym opowiada, jak robi te vlogi i na przykład teraz właśnie taki pan vloger. Żeby było śmieszniej, słuchaj, to ja bardzo wiele lat pracowałem jako montażysta filmowy i też pracowałem w telewizji, robiąc programy dla działu rozrywki w TVP. I w ogóle te patenty, które ja teraz wykorzystuję w swoich vlogach, to jest, mnie to cieszy, bo ludzie czasem mówią, że to jest takie, o, takie fajne, dynamiczne, że takie świeże, a dla mnie to jest taki old school, bo ja wszystkie te rzeczy robiłem 20 lat temu, wiesz, dla TVP i to też jest taka ciekawa prawda, którą gdzieś też usłyszałem od jednej osoby, od Chrisa Do, to jest taki facet, który też uczy kreatywności i on na przykład powiedział coś takiego, że bardzo fajną rzecz, że nie ma czegoś takiego jak coś świeżego, że człowiek wymyślił już wszystko, że świeże to jest jak weźmiesz coś, co osiągnąłeś w jednej niszy i tam to już wszyscy mają to opatrzone, już wszyscy uważają, że to jest passé, weźmiesz to coś i przeniesiesz do innej niszy, pokażesz to innym ludziom i nagle ci inni ludzie mówią, kurczę, jakie to jest świeże, dla nas to jest świeże. A dla tamtych to już nie jest świeże.
I wiesz, i to jest taka wielka prawda, że ja jakby gdzieś przeniosłem swoje stare doświadczenia właśnie z telewizji i bycia montażystą teraz do tych vlogów biegowych. I teraz właśnie mi ludzie mówią, że to, co robi, to jest świeże, a dla mnie to jest jakieś, to jest coś, co ja po prostu zawsze robiłem, nie? Także właśnie ten, wiesz, ten, ta perspektywa, ta zmiana perspektywy jest też dosyć zabawna w życiu. O, także tak, no nie mam takiej jednej osoby, która mnie inspiruje, zakochuję się w ludziach. Teraz jest to właśnie Casey Neistat, który ma tam chyba 600 vlogów na YouTubie. Polecam wam, zobaczcie sobie, bardzo fajne robi. Też uwielbiam oglądać jego rzeczy, bo one wszystkie są nakręcone, większość z nich zdecydowana w Nowym Jorku, który uważam, że jest najwspanialszym miastem z kategorii miast na ziemi. Biegałeś tam już maraton, czy jeszcze nie? Nie, nie biegałem. To właśnie tego ci chciałem życzyć, żebyś właśnie tam przebiegł maraton i ten, i może stamtąd też na pewno skleił jakieś vlogi na to ten. Na to liczę. Na pewno jak tam będę, to skleję coś. Także Kamil, bardzo, bardzo dziękuję ci w ogóle za ten czas, dziękuję ci za rozmowę. A czy masz w ogóle może na koniec jakiś podcast, którego regularnie słuchasz i mógłbyś polecić go naszym słuchaczom? Tak, w tej chwili słucham i to też jest osoba, którą bardzo lubię i poza Casey Neistatem mogę ją polecić. To jest właśnie Dylan Bowman, który od jakiegoś czasu, nie dość, że w tym roku pobiegł na świetnie hard rocka na drugim miejscu, to udziela się, robi świetne live z zawodów. Ma swój podcast, który zmienił ostatnio nazwę, nazywa się Free Trail teraz. I ma kanał na YouTubie, i ma podcast, i uważam, że robi w tej chwili najfajniejsze rozmowy z biegaczami amerykańskimi, jakie są. Właśnie z Antonem Krupiczką, z Courtney Dowalter ma, uważam, jeden z najlepszych wywiadów. Z Courtney się ciężko rozmawia, bo ona jest bardzo skromną osobą, ona nie potrafi o sobie za bardzo mówić i potrzebuje mieć kogoś takiego ziomka po prostu, z którym ona rozmawia. Wtedy rozmowa z nią idzie dosyć łagodnie i dużo wtedy Courtney mówi o sobie. Jest taka naturalna, otwiera się. Na przykład przy Richu Rollu, którego też słucham dużo i zawsze słuchałem, Courtney nie potrafiła się tak otworzyć. Czuła się bardzo taka zahukana przez sam fakt, że jest u wielkiego Richa Rolla w wielkim studiu, gdzieś w Los Angeles siedzi i to ją najwyraźniej przytłoczyło. Ona zdecydowanie czuje się dobrze w takich skromniejszych progach. To też życzę ci, żebyś jak będziesz swoje rozmowy cały czas przeprowadzał, to żebyś właśnie nikt nie miał takiego poczucia, że rozmawia z wielkim panem prowadzącym w wielkim studiu, tylko żeby zawsze to było takie luźne rozmowy, bo to chyba o to chodzi, żeby te podcasty zawsze zostały na takim poziomie, czyli jako luźna rozmowa dwóch osób, na przykład przy piwie i po prostu trzecia osoba na słuchawkach słyszy tą naszą rozmowę, a żeby to nie zostało, przynajmniej ja bym tak chciał, żeby to zawsze była taka luźna pogawędka, a nie wielka rozmowa w studio. Masz rację, to jest fajne, ale z drugiej strony ja lubię robić wideo, ludzie też lubią oglądać wideo i sam fakt wideo wprowadza już lekką spinę i też właśnie często mi goście mówią przed podcastem, że jakoś się czują się tacy, ojejku, to ja jestem w tym podcaście, co był i ten, i ten, i ten. Ja mówię, no tak, i co? No tak. Ludzie tak, no rzeczywiście. Też bym chciał, żeby to zawsze było tak jak na początku, ale już wiem, że tak nie będzie. Dokładnie, ale myślę, żeby właśnie te podcasty cały czas, żebyś miał do nich taką frajdę, ci sprawiały, jaką myślę, że sprawiają ci teraz, bo naprawdę robisz fajną robotę i mam nadzieję, że tak zostanie. Także Kamil, jeszcze raz wielkie dzięki za poświęcony czas i może Dziękuję. Do zobaczenia w przyszłym roku na jakimś biegu górskim albo gdzie indziej. Będziesz biegał po górach? No powoli się szykuję do tego. W zeszłym roku spróbowałem swoich sił w Tatra Trail. Tam mi trochę nie poszło, natomiast mam nadzieję, że powoli będę się do tego szykował, szczególnie tutaj w Malazy mam naprawdę świetne warunki do tego, żeby potrenować do tych gór, także mam nadzieję, że może w przyszłym roku, czy może Dolnośląski Festiwal Biegowy, czy może coś innego, na pewno Super. Coś będzie grane. Fajnie. Florian, bardzo ci dziękuję też za rozmowę i też gratuluję podcastu. Powodzenia ci życzę.
Wielkie dzięki. Moim gościem był dzisiaj Kamil Dąbkowski. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dąbkowski, i pozdrawiam serdecznie wszystkich Twoich słuchaczy. Wielkie dzięki za wysłuchanie podcastu do końca. Jeśli możesz, to proszę udostępnij ten podcast na Instagramie. Oznacz mnie, oznacz Kamila. Jeśli słuchasz mnie na YouTubie, proszę o suba, żeby żaden nowy odcinek Ci nie ominął. No, oczywiście udostępnij ten podcast na Facebooku, gdziekolwiek możesz. To naprawdę bardzo mi pomoże, aby zwiększać zasięgi i żeby coraz więcej osób słuchało podcastu Świat Okiem Biegacza. A jeśli uważasz, że to, co robię, jest dla Ciebie wartościowe, zapraszam Cię na stronę patronite.pl/światokiembiegacza. Tam możesz wesprzeć mnie finansowo. Wielkie dzięki i do następnego piątku.